Jejku, kawka i słoneczko, super przyjemnie. I nawet to czekanie jakoś wcale nie przeszkadza. A czekamy, bo Basia jeździ konno. Mamy tutaj obok taką fajną miejscóweczkę, gdzie zazwyczaj przyjeżdżamy właśnie na jazdę. Jest dużo zieleni, bardzo przyjemne widoki, super konie, super ludzie. Świetne miejsce, naprawdę polecamy. Zostawię Wam link na dole w opisie do tego gospodarstwa agroturystycznego. Oho, tutaj sąsiad odpalił jakiś ciągnik, więc może być głośno. No i tak, czekamy i delektujemy się wiosennym słoneczkiem. Mamy tu na wsi, mamy tyle fajnych rzeczy dookoła i wszędzie mamy blisko i idziemy właśnie, tak nazywam tego pana panem od staroci, ale tak naprawdę to jest taka wielka hala, gdzie można wyszperać, wygrzebać, podziwiać absolutnie piękne, klasyczne, stare, vintage'owe i nie tylko rzeczy. I plan jest taki, że potrzebujemy talerzy, bo mam się potupił w domu. O, ale wiesz co? Romiś, możesz się zapytać pani, czy nie ma szafów przypadkiem. Wiesz, że tu mogą być szafy. W końcu odebrałam mojego tygrysa. Jest piękny, będzie w małym domku i Jadzia nawet nadała mu imię. Jakie imię? Dobra, idziemy zanieść tygrysa do małego domku i przy okazji mogę Wam pokazać, co tam się dzieje. A na dole tutaj już wszystko nabiera kolorów. Tutaj powiedzmy, że część kuchenna jest już ogarnięta. Pojawiły się sprzęty, czajnik, toster, jest jeszcze ekspres do kawy, ale jeszcze go nie wyjęłam. Stół, krzesełka, więc... A, no i piękne zasłony w oknach, lniane, soul linen, świetnie wyglądają. Więc tutaj powiedzmy ta część już jest gotowa, a tam jest bałagan. Jeszcze trzeba kupić kanapę, posprzątać wszystko, no i brakuje takich no, małych elementów dekoracyjnych powiedzmy. Ale chodźcie na górę, bo góra no w zasadzie już jest gotowa. I jeszcze Roman naciągnął mnie na szachy, bo on teraz namiętnie gra w swoim przedszkolu. I całkiem nieźle mu to idzie, trzeba przyznać. Więc teraz będzie miał swoje szachy i będzie mógł porywać każdego na partyjkę. No i coś mi się wydaje, że właśnie przegrałam z Romanem szachy. Ja mistrzem nie jestem, a Roman jak najbardziej pretenduje do miana mistrza szachów, także no, wszystko się zgadza. Teraz liczę punkty, ale coś czuję, że poległam. 35, okej. No dobra, a ja teraz zabieram się za pieczenie chleba. I będę to wszystko nagrywać, także niebawem będzie dokładny film na kanale Jak zrobić chleb. Ja wiem, taki film już jest, ale tam pojawiły się jakieś problemy z dźwiękiem, YouTube mnie ściga za prawa autorskie, a ja oczywiście miałam prawa autorskie, ale coś... No, nie chcę mi się już opowiadać całej historii, po prostu będzie nowy film.
robi się chleb, zrobiłam też ciasto na pizzę neapolitańską, taką z bardzo małą ilością drożdży, bo jutro chcę odpalić nasz super piec do pizzy, ale to jutro wszystko Wam pokażę. A teraz co? Zaraz będziemy robić frytę na kolację, no a później pewnie odpalimy sobie Harry'ego Pottera. Up my appetite. Don't leave me high and dry. A z pieczenia chleba dzisiaj wyszedł nam chlebowy żółw. Tak się czasem zdarza, jak chleb nie jest w naczyniu, którego tutaj na wsi nie mam i pęknie nie tam, gdzie powinien. Tutaj go nacięłam na górze, no ale on postanowił tutaj dać ujście tej zakwasowej sile z boku. Oczywiście w smaku to absolutnie nic nie zmienia, chleb będzie cały czas pyszny. Ale mamy pyszne śniadanko, domowy chlebek, jajka prosto od kury, od sąsiadki, jajeczniczka. Są jeszcze placuchy z jabłkami drożdżowe na słodko. Wspaniałe niedzielne śniadanko. A ten przepis na placki jakby co i na ten makaron z brokułami znajdziecie w moim e-booku Rośliny dla rodziny. Zostawię Wam link na dole w opisie. Przygotować kulki na pizzę. Mamy ciasto, które fermentowało w lodówce całą noc. I będziemy je dzielić na porcje. I mamy, zobacz jedzie. To jest jedna kulka na pizzę. Przyszłyśmy z Jadzią do małego domku. Mam tutaj misję ogarnięcia łazienki, bo nagrywam rolkę z metamorfozą łazienki. Ona tak niby jest gotowa, ale praktycznie jeszcze nie można z niej korzystać, bo właśnie brakuje kluczowych rzeczy, takich jak półeczka pod prysznic, żel pod prysznic, mydełko, lustro, dywanik. Takie gadżety, które właśnie sprawiają, że łazienkę można komfortowo użytkować, no i też nadają jej charakter. Zaraz Wam pokażę opcje przed i po. Proszę bardzo, kilka gadżetów i łazienka wygląda zupełnie inaczej. Muszę przyznać, że jestem zaskoczona, że to wygląda aż tak dobrze. Nie spodziewałam się. Znaczy, no wiecie, jak tak sobie wizualizowałam to, to wiedziałam, że to się będzie kleiło razem. To czarne lustro, obraz, te dodatki. Ale teraz na żywo tak już tutaj wygląda naprawdę super. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. Ten piec do pizzy jest naprawdę genialny, muszę jeszcze go do końca wyczuć, muszę też opracować przepis na ciasto, bo dopiero drugi raz robiłam takie ciasto na pizzę neapolitańską. Dzisiaj na przykład słabe było to, że z wierzchu mi to ciasto wysychało, a od spodu i w środku było dobre, no nie wiem. Niewiele też nagrałam, bo wpadli sąsiedzi, bo wiał wiatr, bo pizza szybko się robiła, trzeba było przekręcać, żeby się nie zjarała. Właśnie to jest kolejna rzecz, że tutaj trzeba być czujnym, żeby pizza nie była zjarana, ale mimo wszystko uważam, że wyszła bardzo fajnie. No i czekam na pogodę, żeby w końcu móc tutaj właśnie siedzieć, chillować i delektować się tym wszystkim, a nie tak zjeść i
i szybko i przeżyć i chować się do środka. No właśnie, teraz się chowamy, sprzątamy i niebawem będziemy zbierać się do domu. No dobra, powiedzmy, że z grubsza ogarnięte, pakujemy się i zbieramy trochę ze smuteczkiem. Ja bym chciała zostać. Ktoś jeszcze chciałby zostać? Ja! No właśnie, wszyscy chcieliby zostać, ale nie ma tak dobrze. Wracamy do Warszawy, trzeba rano wstawać, do szkoły, do przedszkola. Ja też mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia, także no. Wrócimy pewnie dopiero za 2 tygodnie i wtedy też mam nadzieję... Dobrze, już Ci podam plecak, dobra! I wtedy też pewnie będziemy już sadzić warzywka, ogarniać ogródek i mam nadzieję, że wtedy będzie już naprawdę ciepło i będzie wiosna. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dobra, już się przesuwam, pa!